Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym ogrodniczym kwadransie, a tematem dzisiejszego odcinka będzie ogród warzywny w skrzyniach oraz to, jak wykonać rabatę lasagniową. Bardzo ciekawe i bardzo ciekawe trendy przychodzą do nas stale z zachodu, ponieważ jak już zauważyliście od kilku lat, coraz to ciekawsze nowinki pojawiają się w naszych ogrodach i ja o takiej nowince również chciałabym Wam powiedzieć, a dokładnie o ogrodzie No Dig oraz o tym, jak wykonać tą rabatę wzniesioną, rabatę lasagniową. O tym opowiem już tutaj na moich slajdach. Przerzucam się na prezentację i za chwilkę wszystko się wyjaśni. Podwyższone grządki warzywne w formie lasagni. Jak je wykonać? Zdjęcie to wykonywałam w zeszłym roku w ogrodach Heathcote w Anglii i tam były właśnie przykładowe, bardzo ładne ogrody w skrzyniach. Specjalnie wykonałam to zdjęcie, aby przydało się do moich prezentacji, do moich działań związanych właśnie z prezentowaniami i szkoleniami ogrodów skrzyniowych. I to jest chyba najprostsze założenie takiego warzywnika, ogrodu warzywnego. Akurat te rabaty skrzyniowe wzniesione są zrobione w ogrodach pokazowych, także nie sugerujcie się ich długością, ponieważ one są nienaturalnie długie. Natomiast w takich ogrodach bardziej domowych możemy zrobić znacznie krótsze te takie rabaty skrzyniowe i takim standardowym rozwiązaniem i rozmiarem takich rabat to jest 2 na metr. 2 metry długości oraz metr szerokości, po to aby nam było wygodniej pielić taką rabatę, oraz wysokość około 20 cm. To jest taki standard, tak jak widzicie tutaj 20 cm. Ale to nie jest powiedziane, że rabata musi być tylko i wyłącznie, ta skrzynia musi być takiej wysokości, ponieważ bardzo popularne są też rabaty wzniesione troszeczkę wyżej, do około 40, nawet 50 cm, po to, aby było można na nich usiąść jeszcze, tak? Szczególnie takie wysokie rabaty polecane są osobom, które mają problemy na przykład z kręgosłupem i ciężko jest im się schylać, aby opielić tego typu rabaty. Także tak wysoko wzniesione rabaty są jak najbardziej poprawne. Natomiast dzisiaj będziemy mówili o tych takich troszeczkę niższych, 20-centymetrowych. I takie rabaty można zakupić bezpośrednio, gotowe już z internetu. Można też zamówić deski z tartaku i samemu wykonać taką rabatę. To jest naprawdę nic trudnego. Istotne jest, aby te deski też nie były impregnowane, aby nie były malowane różnymi farbami, po to, aby środki chemiczne nie przechodziły do gleby, nie przechodziły do naszych warzyw, tak, później uprawianych. Zwróćcie uwagę na to zdjęcie. Rabaty, jest ich kilka, są oczywiście w odpowiednich odległościach pomiędzy sobą, po to, aby można było spokojnie taczką wjechać tak pomiędzy te rabaty i później, gdy będziemy już pielili, łatwo będzie te chwasty wywieźć z tych rabat. Dodatkowo też nie trzeba tutaj kosić tak trawy na przykład kosiarką. To jest też często spotykany problem. Właśnie z takimi problemami się spotykam, jaka szerokość powinna być od rabaty do rabaty, aby było swobodnie kosić. Także powinniśmy gdzieś zostawić, jeżeli mamy oczywiście tyle miejsca, około 40, nawet 50 cm pomiędzy tymi rabatami, aby było nam swobodniej po prostu tam chodzić i działać, tak, i pracować, pielęgnować te nasze rabaty. Tutaj jest akurat spód, tak, ta najniższa powierzchnia jest pokryta oczywiście taką matą, tak, włókniną i to jest oczywiście dobry zabieg po to, aby te chwasty, aby ta trawa nie rosła i nie musimy tutaj kosić, ale pamiętajmy też, żeby ta mata nie znajdowała się pod spodem tych skrzyń.
ponieważ nie jest to wskazane, ważne jest, aby ziemia, która znajduje się w tej rabacie, stykała się po prostu z naturalnym gruntem. Dzięki temu wszystkie dżdżownice będą mogły sobie swobodnie pracować, tak, w tych naszych rabatach i będą mogły użyźniać naszą glebę. Także jeżeli już rozkładamy tą matę, ważne jest, aby wyciąć matę na szerokości tych rabat, tak? Czyli pod spodem, pod tymi skrzyniami nie powinna znajdować się mata. I wiem, że część osób stosuje maty, to jest ich rozwiązanie. Ja zalecam jednak niestosowanie takich mat. Wiem, że niektóre osoby również stosują siatki, na przykład pod spodem takiej rabaty wzniesionej, siatki przeciwko kretom i nornicom. To jest też dobre posunięcie, ale nie musimy tego używać. Jeżeli chcielibyśmy wykonać bardzo szybką taką rabatę, możemy pod spód na przykład wyrzucić na przykład żwir czy jakiś keramzyt po to, aby była lepsza po prostu obieg tej materii i aby te korzonki też nam nie gniły i na to rozłożyć kompost, tak? I dopiero wysiewać te roślinki. Ale ja chciałabym Wam zaproponować inne rozwiązanie, takie troszeczkę bardziej pracochłonne, rozwiązanie, które nazywane jest rozwiązaniem lasagniowym. I tutaj jest taki schemat, wykonałam, aby prościej było to przekazać, co chciałabym Wam powiedzieć, czyli układamy warstwowo poszczególne składniki tej naszej przyszłej rabaty. Oczywiście wyobraźcie sobie, że tutaj dookoła są te deseczki, tak, to jest nasza rabata skrzyniowa, a w środku w tych deseczkach wygląda, tak właśnie wygląda to, ten układ warstwowy. I w najniższej warstwie układamy kartony, tak, czy też jakiś papier. Ważne jest, żeby to nie były kolorowe jakieś kartony, czy zadrukowany kolorowy papier. Ważne, żeby te składniki były bardzo naturalne. Dobrze jest, jeżeli jest to ten karton brązowy, niepomalowany, papier jakiś gazetowy, ale właśnie bez kolorowych ilustracji. Jeżeli już mamy ułożoną tą pierwszą warstwę kartonową, papierową, dobrze jest tą warstwę mocno zmoczyć, tak? Czyli polewamy ją intensywnie wodą, po to, aby ten papier szybciej uległ rozłożeniu. Na warstwę kartonu układamy gałęzie bądź też słomę, co mamy, tak? Po prostu. Możemy to robić na przykład wczesną wiosną, tak? Wtedy mamy oczywiście gałęzie z przyciętych na przykład jabłoni, ale możemy robić taką rabatę i zalecane jest wykonywanie takiej rabaty jesienią, wtedy kiedy mamy bardzo dużo tej materii organicznej z ogrodu i nie mamy na przykład pomysłu, co z tym zrobić, więc możemy taką rabatę oczywiście wtedy wykonać. Czyli układamy gałęzie słomy. Na to mogą pójść odpady kuchenne. To jest oczywiście tylko moja propozycja. Chodzi o to, żeby było warstwowo brąz, zieleń, brąz, zieleń. Tak? Chodzi mi o te odpowiednie proporcje składników. Odpady kuchenne mogą być, tak? Czyli to, co zużywamy w kuchni, jakieś skórki po bananach, obierki po ziemniakach, jajka, tak, to znaczy skorupki jajek i tak dalej. Wszystkie takie odpady kuchenne, które nadają się dalej do kompostowania, czyli w tej warstwie dalszej możemy to ułożyć. Jak już ułożymy, oczywiście też możemy to polać wodą, aby szybciej uległo rozkładowi, tak? Na taką warstwę dobrze jest też ułożyć suche liście. I tutaj właśnie propozycja, aby taką rabatę wykonywać jesienią, ponieważ jesienią zbieramy te liście, mamy dużo tych suchych liści, więc dobrze jest wtedy tą warstwę jeszcze suchych liści. Dodatkowo możemy te liście jeszcze polać wodą, tak żeby to szybciej uległo rozkładowi. Na suche liście układamy na przykład skoszoną trawę, układamy jakieś chwasty typu pokrzywy. Jeżeli mamy gdzieś zioła w naszym ziołowniku, nadmiar tych ziół, możemy również te zioła tam porozrzucać. Istotne jest tylko, aby nie zawiązywały one jeszcze nasionek, tak? Aby te nasiona się nie rozsiewały i ta warstwa doda nam oczywiście więcej azotu dla naszych przyszłych
warzyw. I na taką ostatnią warstwę układamy, oczywiście rozrzucamy kompost, tak? Jeżeli posiadamy kompost, jeżeli nie posiadamy kompostu, dobrze jest rozrzucić taką ziemię ogrodową, na której będziemy wysiewali nasze nasiona. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda, taka rabata lasagniowa. Oczywiście później uzyskamy fajne takie żyzne podłoże z tej materii organicznej, jak to się wszystko rozłoży. I pamiętajcie, że żywotność takiej rabaty będzie około tak 2-3, no maksymalnie 4 lat, tak? Ponieważ ta materia się rozłoży i po tych 4 latach trzeba będzie układać od nowa, tak? Te kolejne warstwy, bądź też stworzyć nową rabatę, ponieważ ta ziemia będzie już wyjałowiona, tak? Już nie będzie posiadała tyle składników fajnych odżywczych, co oczywiście w pierwszym roku. Także taka propozycja na rabatę wzniesioną lasagniową. I tutaj jeszcze taka fotografia, jak wygląda na przykład taka rabata po kilku latach. Oczywiście w tych wysokościach 20-centymetrowych, jeżeli chodzi o te skrzyniowe rabaty, te warstwy będą cieńsze, tak? Będą mniejsze. Jeżeli mamy duże skrzynie, około 40-50 cm, wówczas możemy tych warstw ułożyć znacznie więcej. W takich dwudziestkach, no niestety, tych warstw te warstwy nie będą takie grube i z części musimy zrezygnować. Tutaj przecież nie rozłożymy jakichś gałęzi, tak? Czy też, no słomę możemy, ale może z gałęzi nie wykorzystamy na przykład rozrzucone gałęzi na takie niziutkie rabatki. Także tutaj musimy też to przyporządkować do tego, jaką wysokość posiadamy swojej rabaty. Dziękuję serdecznie za uwagę i chciałabym, abyśmy pozostali w kontakcie, a ja tutaj do Was jeszcze na chwilkę wracam. Okej, jestem. Także mam nadzieję, że dzisiejsze inspiracje zachęcą Was do stworzenia również ogrodu skrzyniowego w formie takiej lasagni. Jeżeli będziecie wykonywali tą rabatę jesienią, do czego gorąco zachęcam, wówczas będziecie posiadali więcej tej materii organicznej, którą możecie wykorzystać do tych rabat. Natomiast jeżeli rabata będzie Waszym marzeniem na wiosnę, to też nie ma nie tutaj dużego problemu, ponieważ zapewne odpady kuchenne będziecie posiadali, tak? Czyli te odpady możecie wykorzystać. Papier czy kartony na pewno jakieś znajdziecie. Jeżeli nie posiadacie, można wyjechać do jakiejś hurtowni i poprosić o zbędne kartony. Także wszystko jest w zasięgu Waszych działań i zachęcam Was gorąco do tworzenia rabat wzniesionych. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.